Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Gdybyśmy mieli stworzyć przepis na dobrą wiarę, to co by się w nim znalazło? Jakie to by były składniki? Święty Piotr Chryzolog mówi tak. Dzięki tym trzem trwa wiara. Modlitwa, post i miłosierdzie. Kto posiada tylko jedno z trzech, nie posiada żadnego. Widzimy więc, że należy mieć wszystko, albo nie ma się nic. Tak więc dziś będziemy pościć. Podjęcie postu wymaga mocnej motywacji. Nie chodzi przecież o pisanie postów na social mediach, ani o posty na smukłą sylwetkę. Warto zobaczyć, czy my w ogóle mamy religijną motywację do postu. Jezus mówi, przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że nie możemy wyznawać swojej wiary, bo jest ona zabroniona. Nie możemy wołać do Boga, ale trzeba oddawać cześć jakimś nowym idolom, bo taki jest nakaz. Jak się wtedy odnaleźć? Aktualnie nawet nie mamy takich myśli, bo wszystko wydaje się takie spokojne. Między wierszami możemy wyczytać, że Jezus pyta nas o nasz stan ducha. Czy my chcemy się smucić, czy radować? W obliczu wcześniej wspomnianych zagrożeń powinniśmy pamiętać, że Jezus nas nie opuszcza. Powiedział w innym miejscu, a oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie ma więc się o co smucić, ale podjąć post, który nie zrobi ze mnie męczennika, ale wojownika. Post jest drogą, która pozwala mi jeszcze bardziej odkryć obecność Jezusa w naszym życiu. Post jest usuwaniem wszelkich przeszkód, które mi go przesłaniają i zabierają moją uwagę od jego obecności. Choć wydaje się, że są to rzeczy smaczne, miłe dla oka i przyjemne. To, co zaspokaja nasze zmysły, nie sprawia, że nasz duch jest także nasycony. Dusza potrzebuje konkretów, a nie namiastki szczęścia. Pełnią radości będzie osiągnięcie zbawienia. Do tego jeszcze długa droga. Zamiast odmawiać sobie jedzenia, które wzbudzi w nas łaknienie, dążmy do głodu Boga. Post jest tylko wtedy skuteczny, gdy serce też jest na to gotowe. Post dla samej praktyki poszczenia nie ma najmniejszego sensu. Czasem się zdarza, że podejmuje się jakąś postną praktykę jako formę licytacji z Bogiem. Ja odmawiam sobie, i tu każdy może wstawić sobie cokolwiek, a Ty Boże zrób to i tamto. Jest też tak, że ktoś podejmuje się wyrzeczenia z wyższych pobudek, ale pod ich wpływem staje się nieznośny dla otoczenia, bo wszystko go drażni. Taka droga też jest źle umotywowana. Post ma nam przynosić wytchnienie, które daje radość, że coraz mniej spraw przesłania mi Chrystusa. Największą naszą przeszkodą, jaka przesłania nam naszego Zbawiciela i oddala nas od Niego, to nasz grzech. To jest czynnik, który powinien powodować nasz smutek. Nie zapominajmy, że Chrystus wziął nasze grzechy na siebie. Gdy upadamy, to natychmiast zwracamy się do Niego, by nasza rozłąka i smutek były tylko chwilowe. Wielki Post jest czasem przygotowania na ucztę weselną, na którą nie możemy wejść w dresie czy brudnych dżinsach, ale w najlepszym garniturze, najlepszej sukience. Jak uczył nas Ojciec Święty Benedykt, Pismo Święte i cała tradycja chrześcijańska uczą, że post jest wielką pomocą w unikaniu grzechu i wszystkiego, co do niego skłania. Prawdziwy post, powtarza boski mistrz, polega raczej na spełnianiu woli Ojca Niebieskiego. Z Panem Bogiem.